No cześć! A czy możesz teraz zostawić papusię do góry? Za 3 sekundy. Zostaniesz? Jeżeli zostaniesz, to ja do ciebie nie przyjdę. 3, 2, 1, 0. Zostawiłeś? A kanał zasubskrybuj. Zasubskrybowałeś? Bo inaczej cię ugryzie. Dobra, zaczynamy. Hi guys, cheers. Ja, whoop, whoop. Hubba, hubba, whoop, whoop. Siemano wszystkim, koty i kociaki, witam na moim kanale i dzisiaj my z wami będziemy oglądać animację, jak creepy kotka Cartoon Cat umiera. Rip, rip, rip. Każdy, kto za 3 sekundy zostawił lapusiu do góry i sobie z dzwonkiem, do was w tym tygodniu na pewno nie przyjdzie creepy Cartoon kotka. 3, 2, 1, zostawiliście? Banda, jesteście sztos. Top komentarz z poprzedniego odcinku. Chce się pojawić też tutaj, zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty? No a my zaczynamy. O Boże. Tak, to jest ta Cartoon Kotka właśnie w ciąży. Ja dopiero od niedawna się skapnęłem, że jest w ogóle i Cartoon Cat i Cartoon Kotka. Pamiętacie, był u mnie taki odcinek właśnie. Tak, ona jest w ciąży, jak widzimy. O Boże, to już niedobrze. To już coś tutaj będzie bardzo smutnego. O Boże. Skąd oni w ogóle mają to? Dobra, oni chyba... lecą do szpitala, co nie? Boże, wszystko takie jest mroczne. Hospital, 15 km. Boże, o czym wy myśleliście? O czym? To już trzeba było być dawno tam w szpitalu. On je tam pociesza, kochana, wszystko będzie dobrze. Tak, samochód i co dalej? On ich zabiera, czy nie? Fuch, Boże, dobra, on ich zabrał. Już myślałem, że oni tak po prostu będą jechać. Dobra, jesteśmy w szpitalu. Boże, i co tu się wydarzy? Czas leci, on sobie czeka. I czeka. Coś tutaj oni na razie nie są takie groźne, jak się wydaje, co nie? Ale animacji. Ale jestem pewien, że to będzie smutne. Boże, myślałem, że coś się wyłączyło. Okej, minęło dużo czasu. Dobra, ktoś tam go zawolał chyba. Boże, jakie to milutkie. Napiszcie w komentarzach, kto chce takiego Cartoon kociaka w domu. Boże. Przecież jak on jest takim małym, to może on nie będzie pod dworem, co nie? Jeżeli będzie mieszkał z nami na przykład. My wychowamy go normalnie. Oj. Ona co, nie żyje? O Boże. Boże, tylko nie płaczcie. Ale to jest smutne. O Boże. Idź. Boże, oni jadą do domu sami. To jest bardzo dziwne. Przyjechać do szpitala z żoną i no, w ciąży, a pojechać do domu tylko z dzieciakiem. Bardzo przykre. Dziękuję temu chłopczyku, że podwiózł. Bardzo smutna historia. 2 lata później, co u nas tutaj. Oni sobie siedzą. Ogi. O Boże, biedny. On umie rozmawiać? On tęsknie za mamusią. Tak, jak to jest w ogóle możliwe? Dzieciak umie rozmawiać, a Cartoon Cat dorosły miał? Co? Ale bardzo smutna historyjka. Dobrze, że dzieciak w ogóle przeżył z tatusiem, co nie? Tam mleko, wszystkie sprawy, karmy. Dobra, my lecimy już z drugą historyjką. Coś już tutaj Cartoon Cat, słuchajcie, wygląda groźnie. Dzieciak wygląda nadal tak samo. SCP! Banda SCP-szki! Oh my garbo! Ta, on tylko tak się wydaje takim biednym. Nie. Boże, ja bym go nie brał. Napiszcie w komentarzach, który to SCP jest. 173, czy który to w ogóle jest? Ja zapomniałem, który to SCP. Dobrze, że oni go położyli po prostu.
Okej, mamusia wyszła. Okej, teraz mamy dwa SCP. Coś tu będzie groźnego chyba. Dobrze, że oni go nie zebrali. Ta by matka go by zjadła, tego kartunkietę chyba. Ale w sumie kartunkiet też jest bardzo mocny, więc wiemy o tym. Tak, tatuś śpi. A dzieciak poszedł sobie bawić się z SCP, no właśnie. Nie dotykaj go. O Boże. Ona śpi też. Tatuś śpi i mamusia śpi. Tak, tatuś się obudził i on jest bardzo, jak widzimy, wkurzony. Ale on poszedł nie w tą stronę. Twój synek poszedł w tamtą stronę. Boże, jaka miłość. Boże, jaka miłość. No i zaraz ta mamka się obudziła. No właśnie. Jeszcze jedno SCP. O Boże. Ja chyba o nim nagrywałem, co nie? Już po mamie. I dzieciak uciekł. To jest bardzo niebezpieczne SCP. To chyba ten jest 173. Boże, już nie pamiętam. Jest ich bardzo dużo. Tak, tatuś szuka syna. I tatuś jest w szoku. Skąd ty to wziąłeś? Ja mu będę tłumaczył, bo ja miał znam. Tato, tam tak się wydarzyło. Tam SCP zjadł SCP. Boże, on tutaj się pojawił. I pewnie zaraz będzie walka, co nie? Jak on to robi? Syn jest taki, ja pip. Synek ucieka. Dobra, tutaj jest. On żyje. Czy nie żyje? Boże, jakie to też jest w sumie smutne. To dziecko zostało bez mamy, ten kartunkiet został bez taty. Bo jakiś obsrany SCP zjadł wszystkich rodziców. Och, jakie to jest w ogóle smutne. Ja chcę już oglądać drugą część, ja nie mogę to po prostu tak zostawić. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli to jest tak, zostawiajcie łapkę do góry i suba. No i z wami był Maksym Szóst. Bardzo was kocham, banda, i do zobaczenia jutro. Pa!